Będziemy robić dzisiaj sos boloński. Witamy w naszej kuchni Iwen. Będziemy robić dzisiaj sos boloński. Będziemy go robić na makaronie bezglutenowym. Masz pomysł na makaron bezglutenowy? Szczęść Boże. Słuchajcie. Zagiąłeś mnie, ale tak, mam pomysł, bo już troszeczkę Cię obserwuję i Twój blog i pewnie będziemy robić z warzyw makaron. Tak jest. Z jakich z warzyw to sobie zobaczysz za chwilę. Na razie się zajmiemy mięsem. Mamy tutaj szynkę wieprzową. My jesteśmy świeżo po świniobiciu, mamy świeże fajne mięsko. I różowiutki, fajnie się z tłuszczykiem. Tak pięknie. Jest. Teraz tak, pokroję je w kawałki, żeby łatwo weszło do maszynki. Zmielisz to mięso. Ja teraz będę kroił mięso, a Ty będziesz uprzejmy obrać nam te dwa warzywa, marchew i pietruszkę, ponieważ będziemy przeplatać mięso z warzywami razem, mielić. Nie. Chodzi o to, żeby warzywa wychodziły razem z mięsem, żeby od razu będzie się czyścić sitko i nożyk. Za jednym razem mięso nie będzie się owijać wokoło. To jest raz, dwa, też nam fajnie spulchni masę. Okej. Okay. A tak, ja pamiętam, jak ktoś robił burgery z wołowiny, czyli chyba też z sarniny, właśnie na zasadzie tataru, plus do tego właśnie marchewka czy pietruszka. Mamy już wstępnie zmielone mięso i po co mamy te właśnie warzywa? Po co jest marchewka, po co jest pietruszka? Raz po to, że będzie nam spulchniać właśnie mięso, a z drugiej strony również zaraz zobaczycie, jak fajnie wypycha mięso. No i proszę bardzo, mamy połączenie właśnie mięsa mielonego, w zasadzie jakiegokolwiek możemy zmielić. Mięso z marchewką i z pietruszką akurat, no też dobry był seler, myślę. Czy seler na ciebie też by był dobry, ale aż tak mocno by nie wyczyścił maszynki jak... Seler na ciuby miałby z kolei dużo soku. I on jest właśnie miękki, on jest soczysty, by ci leciała woda z tego, dlatego lepsze są takie korzeniowe, twarde. Właśnie seler może być zwykły, może być właśnie marchew, może być pietruszka. Tak. Chodzi o to, że to ma być twarde, które ci przejdzie przez maszynkę i będzie ci wyciskać właśnie sitko. Kalarepa, rzepa. Robimy sos boloński. Mamy zmielone mięso, mamy pokrojoną cebulę, mamy pokrojony czosnek. Teraz tak, zasmażymy trochę tej cebuli, tu mam za dużo. Czosnku nie? Poczekaj. Nie, może czosnek mi też daj. Co masz w garku? Tylko wodę na razie. Czy nic nie masz w garku na razie? W garku będę smażył, a więc nie mam wody, tylko mam tłuszcz, mam smalec. A masz już? Już dałem. Masz. Już dałem, bo rozgrzewałem palnik. Że teraz podgrzejemy chwilę cebulę z czosnkiem, żeby się zeszkliły. Dobrze. Jak się zeszklą, wrzucimy nasze mięso z warzywami. Dobrze. Będziemy to zasmażać przez jakieś 3-4 minuty, po czym warzywa puszczą wodę, mięso puści wodę, mięso się zacznie dusić samo w sobie. Mhm. Dajemy wtedy sól, dajemy pieprz, dajemy trochę tymianku, trochę oregano. Damy koncentrat, jak to się już chociaż trochę podsmaży, jak już trochę ta woda odporuje, wtedy damy koncentrat. A jak koncentrat się lekko zasmaży, więc się zacznie trochę karmelizować, więc też zmieni się smak naszego dania. Jak się koncentrat robi pomidorowy? I można zrobić samemu, czy nie można? Można, oczywiście, że można. Weź mi to wrzuć. Całe? Wszystko? Dobra. Powiedz proszę, bo tak wiesz, jako student niekoniecznie mam pieniążki, żeby kupić sobie koncentrat. A tak to powiem babci, to babcia zrobi. Powiem Ci, że koncentrat się wyjdzie dużo taniej, żeby się robił samemu, ponieważ jest z tym kupa roboty i zabawy. Kupujesz pomidory, musisz je tak długo odparowywać. Kroisz w karku, wrzucasz, odparowujesz. Ale czy na wodzie, tak gotuję jakby na wodzie? Bez niczego, to same pomidory idą do garka, odparowujesz wodę z pomidorów tak długo, aż już nie będzie wody. Obrane z kurką czy bez? Jak chcesz, ponieważ później będziesz to tak tar i tak chcesz mieć tą pulpę uzyskaną. I drobno siekasz. Bo ty jesteś dobry jeszcze.
Teraz tak, daję ziele i liście laurowe. Czy coś jeszcze tu dawałem? Takie zeszklone jest? Sól. Sól. Sól się nie szkli. Nie, takie kryształki widziałem po prostu. Rzuć mi teraz te zioła. Czyli tutaj jakie tu przyprawy jeszcze dałeś? Na razie to jest sól, pieprz, teraz dajesz tymianek, bazylię, liście laurowe, ziele angielskie. Dobrze. Teraz tak, odparowana woda. Jest przesmażone. Otwórz koncentrat. Hop. Cały? Cały. I teraz, co robimy ze słoikiem? Chowamy, myjemy i zostawiamy. Dlaczego? Bo się nam przyda na przykład dżemu zrobienia. Tak, albo powideł. Albo powideł. I pamiętaj zawsze, że... Albo ja też wykorzystuję tylko takie mniejsze dżemiki. Właśnie są takie malutkie, są takie malutkie opakowania szklane na koncentraty. Takie malutkie, dosłownie nam, nie wiem, 20 gram na przykład, 25 gram. Ja to wykorzystuję jako... Aż się boję, no. Jako... solniczka, opieprzniczka albo właśnie jakiś pokrowiec, jakiś pojemnik pod te przyprawy. Bo szkoda. Dlaczego? Bo jest raz, że jest szkło, więc jest to naturalne. Dwa, no szkoda wyrzucać, a nie będę tego plastiku kupował. A ja na to patrzę, bardzo dobrze mówisz, na to patrzę jeszcze inaczej. Po prostu producenci żywności dają nam za darmo pudełka i opakowanie. Dobra, teraz tak. Nasz sos, daliśmy trochę wody tutaj, więc jest, trzeba będzie dodać jeszcze trochę, żeby on tak miał do połowy wysokości wodę, żeby się po prostu lekko dusił. Jak się podusi, to potem jeszcze dolejemy wody, żeby był równo zakryty, albo możemy użyć rosu lub... Ty mówisz, żeby tak był równo zakryty, to dużo wody wlejemy. Lub... Dużo wody. Mamy tutaj wodę, tutaj żeśmy gotowali dzisiaj warzywa. Robiliśmy zestaw warzywny. Tak jest. Mieliśmy gotowaną marchew, pietruszkę, pamiętasz? Tak jest. My szykowali wszystko właśnie pod zespoły. Tak. I mówiłem nie wylewać tej wody, którą można wykorzystać właśnie do różnych rzeczy. Tak jest. Ona może być w lodówce tak jak rosół, ona się też nie będzie psuła, ponieważ tutaj nie ma tłuszczu, nie ma żadnego białka. I też jest też takie fajne rzeczy, bo jest nośnikiem smaku. I troszeczkę witamin też nam przyszło. Tak jest. Lepiej lać się zawsze jakimś wywarem niż samą wodą z kranu. Yes. Dobra, wstawiamy. Czy teraz będziemy zalewać, czy nie? Teraz damy mu trochę. Dopiero jak się będzie gotowo, to będziemy zalewać, tak? Mhm. Jedziemy dalej z naszym sosem bolońskim. Sos już mamy zagotowany. Już się zrobił fajny, gęsty, jest gotowy. Dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiam. Jeżeli chcecie subskrybować nasz kanał, kliknijcie tutaj. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, kliknijcie tutaj.